Okej, halo, halo, zagramy sobie dzisiaj w Kart Drifter Drift. Jest to nowa wyścigówka, która jest interesująca pod wieloma względami. Po pierwsze, kiedyś w Korei była bardzo popularna, a jak wiadomo, w Korei jest to kraj e-sportu. No więc wiele osób uważa, że ta oto nowa wyścigówka od Microsoftu, która ma tutaj kontynuować tą serię, będzie nowym potencjalnym e-sportem. Po drugie, gra ma być nawet darmowa, ale nie wiadomo kiedy jeszcze dokładnie wyjdzie. No i po trzecie, teraz jakoś w weekend, z tego co pamiętam, chyba od 6 do 9 grudnia odbywa się zamknięta beta i chyba ja akurat tutaj wysłałem jakoś kilka tygodni temu maila do nich, znaczy nie maila, tylko byłem na ich stronie i tam się zarejestrowałem. Więc jeżeli to zrobicie teraz, to być może również się do tego dostaniecie i właśnie zagracie w ten weekend. W każdym razie mam dla was dzisiaj wspaniały gameplay. Jeszcze ani razu nie grałem w ten tytuł, ani w poprzednie odsłony, więc nie wiem do czego się tutaj dokładnie spodziewać. No ale pewnie jakiś, nie wiem, Crash ten... Jak on się nazywał? Crash Racing Nitro Fueled, chyba coś w tym stylu bym powiedział, albo jakieś Soniki, coś w tym stylu właśnie, dobra. Chyba mi coś znalazło, okej. Okay. W ogóle wszyscy z Korei są, o co chodzi, nie? To ja chyba nie mam szans na nich. No i tutaj się wszyscy znają. A to jeszcze 8 graczy. Tylko ja mam te jakiś... Polski nick, czyż nie? Zachodni raczej. O kurde, co z tego wyjdzie? Fajnie tutaj wygląda, muszę przyznać. Ale coś czuję, że będę miał ostatnie miejsce. Już jakieś tutaj mają zupełnie inne wózki. Nie mam pojęcia, co tutaj wyjdzie. Ostatnie miejsce przeczuwam. O nie, wszyscy jakieś kombo od razu wyrzucili. Nawet nie wiem, jak to zrobić. Ale słabo. Jeszcze nie... Ej, dlaczego ja tutaj się cofnąłem? Dobra, to wygląda trochę słabo, muszę przyznać. To jest pierwsza gra, dlatego tutaj tak nie ogarniam. A, czyli można było jeszcze jakoś wyżej tam przejechać. Dobra, zaraz tutaj wygramy, come on. Już tutaj doganiam pierwszego. O nie, zaraz jeszcze spadniemy. Dobra, powiedzmy, że wiem co robię. A jeszcze tutaj teraz po lodzie. No i jestem na 7. miejscu. Nie potrzebuję żadnych skilli dodatkowych. Zaraz tutaj będę, jeszcze ich wyprzedzę bez żadnych skilli zupełnie. Jak oni sobie tutaj myślą. Jeszcze jakiś koleś tutaj przesuwa. Jeszcze żadnego tutaj skilla nie oberwałem w sumie. A fajny soundtrack, muszę przyznać, fajnie to wygląda. Tutaj lepiej prowadzę od nich, muszę przyznać. Bym jeszcze wiedział, jak się z tych skilli korzysta, ale na razie nie mogę tutaj niczego zrobić. Chyba muszę te znaki zapytania tutaj zbierać, ale cały czas tutaj misuję. Final lap. No ale żaden tutaj przycisk nie działa, tylko pod jakimś chyba trójkątem mam, że się cofam na linię. I to mi tylko przeszkadza. Jeszcze mnie ktoś tutaj popchnął, ktoś wyleciał. Zaraz tutaj na pierwszym miejscu będę. Dobra, jest znak zapytania LB. No i tutaj nie działa mi, bo to jeszcze podpowiedzi dla Xboxa są chyba, nie wiem czemu. Dobra, i oto miejsce numer 4 zasłużone. No naprawdę? I co 10 sekund to trwa? What is this game? Dobra, nie byłem ostatni przynajmniej, jeszcze na Koreańców grałem. No ja muszę tutaj ogarnąć to sterowanie, nawet nie wiedziałem, że tutaj można skorzystać z jakiejś skilli. A jedyny skill jaki miałem to cofnięcie na linię. Okej, więc tak to mniej więcej wygląda, zagramy sobie jeszcze na jakichś innych mapach oczywiście. Dobra, więc tym razem druga mapa, tym razem w jakimś lesie się okazuje. Fajne są te wszystkie mapy, muszę przyznać, takie kolorowe. Myślę, że ta gra na serio ma tutaj potencjał e-sportowy pod tym względem. Ale cały czas nie wiem, nawet jeżeli patrzyłem tutaj tutorial, jak tutaj wykorzystać to combo. Że oni tak tutaj szybciej lecą. Ja korzystam tutaj z wszystkich tych przycisków, co mi kazali. Może ma jakieś specjalne rzeczy, może się tutaj jakoś coś buduje, nie wiem.
Dobra, czyli teraz skorzystałem z bomby, że co? Nie wiem. A mój gameplay jest słaby, jeszcze tutaj mam jakiegoś... Pod X-em mogę sobie tutaj akurat driftować w taki sposób, to jest całkiem przydatne. No ale cały czas nie wiem jak tutaj skorzystać z tego przyspieszenia. No trójkątem to jest najgorsze, to jest cofnięcie się na tą trasę i to właśnie dużo przeszkadza. Czyli znowu mamy tutaj bombę. Czy mogę jakoś z niej skorzystać? Come on. Jakoś tutaj korzystam powoli, ale chyba niestety źle to zrobiłem. Ktoś jeszcze tutaj akurat z burzy mnie porobił, no dajcie spokój. Na ten gameplay musi być nieogarnięty z mojej strony. Znowu sobie ktoś tak poradził. W każdym razie mamy drugą pozycję. Jak to w ogóle działa? Wygrywam na Koreę. Po prostu tutaj jeżdżę w miarę dobrze i tyle, ale żadnych itemów nie korzystam. Ej! Halo. To jest najgorszy czar. Czy mamy tutaj jakiegoś shielda, się okazuje. I to się korzysta z kółka. A teraz bombę. Mogę to jakoś zostawić? Komuś tutaj rzuciłem. No, nie trafiona. No dobra. Więc tak to mniej więcej wygląda. I mamy znowu kolejną bombę. Może kogoś tutaj przywalę. O! Porobiłem tego pierwszego, tak jest. No nie, jeszcze mnie tutaj ktoś zrobił, pomocy. Dobra, trzecia pozycja. Dobra, mniej więcej tutaj ogarniam. Tylko dalej nie mam pojęcia, jak tutaj zrobić to przyspieszenie, co oni robią na początku gry, nie? Pod żadnym klawiszem mi to nie działa. O nie, beznadzieja. No i siódma pozycja, byłem drugi. O mój Boże, ale tutaj wyszło znakomicie po prostu. No cóż. Można to było jednak lepiej zrobić, ale trudno. Drifts. Jak to zero driftów? Cały czas driftowałem na każdym odcinku. A, zaraz, zaraz, patrzcie na to, mogę sobie zmienić kolesia. W takim razie powiedzmy, że tym zagramy. Bug. A, original. A są jeszcze jakieś różne rodzaje, no dobra, powiedzmy, że tym. Emotka. Patrzcie, jakie tutaj wspaniałe rzeczy mamy. Można sobie emotki zmieniać, z których nawet nie wiem jak skorzystać. Ja będę, nie wiem, atencję stosował. Finish. Dobra, jestem zadowolony. Jeszcze coś mogę zmienić? A, jeszcze mogę samochód. Wow! A to są różne modele. I każdy ma tutaj różne szybkości. Ja biorę najszybszy. Wszystko ma na stówę. Co za wybór w ogóle, to jakimś o wiele gorszym prowadziłem. Co za głupota, co to jest w ogóle za balans? A, po prostu sobie zrobimy 100 na 100 na 100 na 100, tak, wszystko najlepiej. Dobra, teraz będę wygrywał, a kierownicę? A, to jest jakieś wykończenie. W sumie bez znaczenia, oraz jeszcze... Jak to ma wyglądać? Tylko taki zielony? Naprawdę. Design. Dobra, w takim razie jestem chyba zadowolony. Mogę tutaj cofnąć. Dobra, więc trzeci wyścig, tym razem miasteczko. Ale naprawdę fajnie te mapy wyglądają, to muszę przyznać. Dobra, i który, że my tutaj jesteśmy? Mamy najlepszy samochód. Mogę teraz to przyspieszenie wykorzystać? Nawet nie wiem jak z tego... A, o, już wiem jak tutaj emotki stosować. Będę się ze wszystkich śmiał. Dobra, to jest o wiele ważniejsze. Kurde, jak mnie zablokowali! Durnie jedni. Dobra, więc w takim razie ze skilli jeszcze tutaj rzucamy. No, te bariery chyba postawiłem i kogoś zarobiłem tym. O, magnes, halo, halo, nie, nic nie działa. Jak krótkie te wyścigi. Jeszcze Mario, nie, to jest Mario? Nie, to jest jakiś inny. Było bez sensu Mario, to w ogóle inne. Inne uniwersum. Dobra, ktoś mnie tutaj próbuje porobić, zaraz dostaniecie z rakiet. Tak jest! Trzymajcie kolejni. Fail? Co? Zwaliłem coś? O, mamy to...
Mamy to przyspieszenie. Czy oni jakoś to starcie mieli? Nie wiem. Ja tego akurat nie miałem. Dobra, ładnie. I final lap. Dobra, może tym razem pierwsze miejsce będzie, nie wiem. O, jeszcze banana mi ktoś podstawi. No dajcie spokój. Ja tutaj tryharduję. Jeszcze mi zabrał. Czy jakieś tutaj będzie moje? Nie. No nie, magnesy. Oj, ile osób naraz tutaj jest? Chyba jestem piąty, dobra, może być. Całkiem spoko. 10 driftów tym razem. A wcześniej w ogóle nie było. Już nie wiem, jak to działa. Tym razem ciśniemy w Halo Hollywood, chciałem powiedzieć, ale to jest Halloween oczywiście. Straszne duchy. Czegoś tutaj spodziewać? Nie mam pojęcia. A ja szczerze mówiąc nie wiem, jak oni tutaj cisną z tymi nitrami na początku. No ja nie mam tutaj żadnych itemów. Czasami mogę tylko zdobyć jakiś właśnie item w postaci... O mój Boże, co ja najlepszego zrobiłem, jak ja tutaj w ogóle jeszcze żyję. Czasami mogę tylko znaleźć jakieś itemy, które dają właśnie przyspieszenie i w sumie tyle, ale na samym początku niczego nie mam. Więc nie wiem, to jest trochę dziwne. Dobra, w każdym razie druga pozycja, więc może jeszcze wygramy? Należy tutaj wygrać przynajmniej jedną grę, czyż nie? Second lap, ale zaraz mi ktoś tutaj porobi. Bycie na pierwszym miejscu to jest tylko ryzykowne. No to się nie opłaca tego rzucać chyba. O, nie, nie ma tak łatwo. Wszystko omijam. O mój Boże, wiedziałem, że tak to będzie, no. Fajnie. Kurde, to... Trzeba sobie zostawić jakieś nitro, nie wiem. Na sam koniec, tak z tym wygrać. Dobra, jednego tutaj porobiłem. Kurde, ale ja tryharduję, chcę być wreszcie na pierwszym miejscu. No nie! Jeszcze bariery, dobra, wszyscy oberwali. Ja sobie rzucam chyba pod nogi jakieś skille. No nie, i znowu tym! Czy ja sam z tego skorzystałem? Dobra, zaraz tutaj będziemy mieli przyspieszenie do nich. Okej, ładnie, ładnie. Tam mam pierwsze miejsce. Trzymajcie banany. Come on, pierwsze miejsce. Nie! Dlaczego znowu tak? O mój, bo jestem ostatni. Nie mogę z tą grą wyrobić, no. Na pierwszym miejscu byłem. Jestem na szóstym. Ja nie mogę. Tryharduję na maksa, żeby wygrać, skoro ona i tak na każdy koniec zostawia tam setki itemów i jestem ostatni wtedy. Ja już nie wiem, gdzie ja mam się trzymać, nie? Dobra, więc jeszcze raz ciśniemy w jakąś inną zimową mapę tym razem. Aż ostatni wyścig. Może tym razem uda mi się wygrać. Zobaczymy. Wydaje mi się, że w sumie oni nie mają żadnego przyspieszenia, po prostu to są takie jakby lagi wielkie. Tutaj większość pewnie osób z Korei jest, no i... Niestety oni tutaj nie, jakby tak to niby widać, jakby oni tutaj szybciej startowali na 200 pingu powiedzmy. Więc może tak to tutaj wygląda. Dobra, komuś tutaj rakietę sprzedajemy. W sumie nie ma to znaczenia, nawet się nie opłaca tutaj chyba być pierwszym na początku. Może się trzymać w takim razie końca stawki i specjalnie tak cisnąć z tyłu. No i później może jakoś wyprzedzimy na koniec. Wydaje mi się, że to jest nieco lepsza taktyka. Na ostatnim miejscu tutaj okrążać. Ktoś jeszcze mnie tutaj próbuje wyprzedzić tym sposobem? Nie ma tak łatwo. O, widzicie? Co my tutaj zdobywamy? Jakieś tutaj rakiety. Dobra, trzymajcie, może kogoś tutaj porobię. No, znowu jestem na pierwszym miejscu. Nie chcę być na pierwszym miejscu. Wyprzedzajcie mnie. Ja nie umiem tutaj prowadzić.
Tutaj specjalnie wolno jeżdżę. Final lap. A sobie zostawimy wszystkie tutaj skille na koniec. No i ktoś jest tutaj robiony. No i nie! Pierwsze miejsce mam! Tak nie może być! Dobra, okej. Okay. Teraz mogą mi wyprzedzać jeszcze. Dobra, trzecie miejsce. Okej, okay. Czyli wszystko idzie w tych pierwszych teraz. Come on. Dobra, trzecia pozycja. Kurde. Nie wiem, czy już teraz ich wyprzedzać, czy jak. Dobra, bądźcie pierwsi, patrzcie teraz. Teraz wszystkich ciśniemy. Come on! No nie, drugie miejsce! Kurde, jeszcze tamtego chciałem z bomby, ale już bomba jakby poleciała za metę. No nie, już bym był pierwszy, no. Ale głupio. No już tak tryharduj. Okej, dobra, tutaj mi w sumie starczy, jeżeli chodzi o tą gierkę. W każdym razie mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, co o tym tytule sądzicie, czy będziecie grali, czy nie wiem. Nie mam pojęcia, co ja myślę w sumie więcej. Dobra, więc to było na tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.